Siemanko wszystkim, z tej strony, słuchajcie, kolejny odcinek Swords and Souls, w którym to mogę sobie zaprezentować mój trening, tak, będę miał lepszy trening, mam jakiś kapelindra, mogę go użyć, mogę użyć tego kapelindra, nie. Ogólnie przeczytałem komentarz pod pierwszym odcinkiem, bo tak mówię, nagrywam wszystko z rzędu, że mam zrobić challenge 1000 hitów na tarczy. Ja mam problem z 200, jak mam zrobić 1000? Mam zrobić 1000 tutaj, ja nie dobra, mam 263 combo. Okej, okay. Potrenuję przez ten czas tutaj ogólnie obronę, bo wiem, że kolejny boss nie będzie tak łatwy już, jak był poprzedni. Tym bardziej, że nie mamy kuponu, tak więc jak powiedziałem, bez kuponu na razie się nie ruszam na tamtego bossa. Jakbym miał fireballa, to może bym jeszcze próbował. Jednakże fakt, że tego fireballa nie mam, to nie mam szans na razie go pokonać. Jestem tego święcie przekonany. 33 gwiazdki ogólnie muszę zebrać, spoko, skupmy się. I teraz o, dobre to było. Logika tej gry. Mam tarczę z kolcami, tak? Jakim cudem odbijam jabłka? Jakim cudem odbijam jabłka w momencie, gdy są tam na tym kolce? Nie powinno się do jabłka, kurna, nabić, rozwalać na tej tarczy, coś tego typu. Tak? Nie powinno tak być? O Boże. Marihuana. Nie wiem, o co chodziło z tą marihuaną, ale marihuana. Dawajcie mi te gwiazdki. Więcej gwiazdek. Jazda cwaniak. Oj, odbiłem gwiazdkę. Już tak blisko tych gwiazdek. O, mówię, już tak blisko tych gwiazdek. Może sobie najlepiej odbiję, tak? No mistake w tym momencie, no na pewno. Okej, okay, spoko. Dam radę. Dam radę robić no mistake na takim tempie. Łatwo. Tylko po prostu będę musiał wszystko próbować odbijać. Tam jestem czerwony. Mam taki tunel wyżyn, że ja jestem teraz w stanie nawet nie mrugnąć i będę wszystko wciąż widział. Dawaj, cwaniak, dawaj. Dasz radę. Dasz radę. Jedziesz, stary. Jedziesz. Dawaj, mordo. Tak, widzę, że jest perfect combo do robienia. Bo się zepsuło, jak odbiłem jedną z gwiazdek. Jazda. 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 Jedziemy, kurna, cwaniak, jesteś genialny. Najlepszy, kumasz to? Jesteś zwycięzcą. Dasz radę. Jesteś zwycięzcą. Dajesz, jedziesz, stary. Jedziesz. Nie martw się, ludzie, niech swoje myślą, nie daj się. Diabła do ręką widzą, nie daj się. Nie wiem, no i nie wiem, jest pieprzem. Ile miałem combo? Dawajcie, dobra, stats up jeszcze muszę być parę razy, więc zrobię to stats upy 3 razy. Ile zobaczcie, jakie miałem combo. Na pewno zrobiłem 500. Do 1000 pewnie było mi daleko, zrobiłem, jestem pewien, że jestem 500 do 600 max. Więcej będę zdziwiony. A jak będzie mniej, to będę zawiedziony, bo naprawdę czułem, jakbym zrobił dobre 500 ponad. To aż naprawdę taki tunel wyżej mi poszedł, że nie musiałem mrugać. Okej, co ja zrobię teraz? Combo 117, nie chcę mi się tego robić. Ile zrobiliśmy combo? 3 levele poszło, combo na złoto, czyli przynajmniej tak jak mieliśmy w włócznictwie, a combo mieliśmy 583. Czyli tyle myślałem, nie jestem zawiedziony, jestem spełniony, tak. Teraz tak, Hero ma 810 punktów do rozdania, więc to robimy wszystko w atak. 2 punkty w talenty, zrobimy do Blast na maxa, 1 punkt tutaj, żeby więcej sobie leczyć. Muzeum, żeby dostać sobie hajsik, dajemy ci Knovera na kuponik, idealnie, shopping. Bierzemy sobie oczywiście z kuponika Fireballa, w home możemy coś wybudować i wybudujemy sobie tutaj daszek. Świetnie. I idziemy na arenę, żeby walczyć ze Scarecrow Union. Czyli powiedzmy walczymy z naszymi trenerami. Można jak to nazwać, no bo jednak to też jest strach na wróble. Dawaj, galeria kolejna, więcej pieniążków. O, dobre przybloszenie, wszystko bloczysz. Bierz wszystko na i jeszcze wampiryk nam wszedł. Bang, bzdink. Bang, bzdink. Ta starcza.
Bzdynkuj się, dobrze. Jest Gida, jest hit, jest stun, więc wykorzystuj to. Szkoda, że wampirik nie poszedł. Dasz radę. Dasz radę, ziombel. To tak. Teraz tam niech przypierniczy, wylecz się na maksa. Pięknie, oczywiście, że tak. Trucizna, hitek, zgon. Bzęk! Poszedł krytyk. Teraz tak, od razu na start wchodzi z lightningiem. Strange i fireball. Bang! I stun. I double hitek. I padłeś! Powstań! Power fucking raid! Dear Lord, what have you done to my brothers? Mówiłem, że pokonujemy naszego trenera. Ale to, że on nam wyskoczył, to się nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się tego naprawdę. Tak, mamy upgrade oczywiście broni, armorku. Ole laska. Ja już chcę ją zdobyć. Gida, czemu znowu na łuk płaciliśmy? I czemu teraz będziemy jeszcze jakieś diamenciki do zdobywania? Okej, okay, tarcza też le... Aha, tarcza zrobiona taka ładna, piękna, z kolcami, zmieniła nam się nagle w... gówno. W gówno nam się zmieniła, tak? Super. Teraz, co możemy robić? Tutaj nic możemy robić. Czemu ja tutaj wszedłem? Chciałem wejść do muzeum, chciałem tutaj wziąć więcej tych. I dodajmy clovery. Mamy kupon, czyli możemy walczyć z następnym bossem. Damy sobie winkoma jeszcze inwestycje. Idziemy do shopa, bierzemy fireballa i let's fucking go! Na arenę! Lecimy z City Guardsami. Reward 1-3 tego. Super. Teraz tak, teraz... Okej, okay, łuczek. Beznadziejnie wygląda to, że on tak nagle z łuku strzela. Zatem fajnie wyglądało, jak waliło z Gidy. No ale cóż, no ja wybieram to, jak gra działa. Szkoda, że nie weszła mu trucizna. W momencie, gdy walił... O, teraz jakbyśmy użyli tarcz, to było lepiej. Bang, skon. Tak, tak, stan pójdzie tutaj. Ja się przez ten czas wyleczę. I mu wypierniczę. I jeszcze jeden hitek. I jeszcze jeden hitek, świetnie. No tak, mamy poisona, więc walnimy sobie tutaj z trucizny. O, nawet podwójnej. Super. Brzęk. Poszedł hitek, mam jakieś trofi zrobione. Teraz tylko przeżyć. Przeżyjemy do... Użyj energii. Użyj energii. I się wylecz. Użyj jeszcze raz energii i użyj tarczy. Jeszcze raz energii. I się wylecz. I go niszcz. Po prostu go niszcz teraz. Dawaj. Niech będzie stan. Stan i cała z nich... Jest stan! Jest stan, więc to wykorzystaj. Super. I teraz tak, od razu ze stana wchodzimy na początek. Stan, fireball, trucizna i double attack. Dawaj. Dawaj, dopóki ma jeszcze stana. Okej, już nie ma. Dasz radę, ziomek. Bang. Ma stana, wykorzystaj to! Tak jest! Tak jest, King Captain leży! Bitches! This is how we do it, oczywiście. 1-3 klejnocika. Kupiłbym tą broń, ale ona tak fajnie wygląda. Okej, mam jakąś fajną dzidę. Podoba mi się, szczerze mówiąc, podoba mi się. Kupujemy sobie oczywiście... Znaczy, dajemy oczywiście kleverki do... O mój Boże, ale hajsu. Income. Bank. Bank podwójny. Podwójny bank, bank. Będziemy mieli tyle hajsu za awka. No tak, w domu możemy sobie coś oczywiście kupić, więc kupmy sobie tutaj perch. Mam jakieś ptaszki. Myślałem, że może z tego dzieci wyskoczą. Nie, z tego też dzieci nie wyskakują. Bocian musi je przynieść, tak? Bocian musi przynieść dzieci, oczywiście. Taki śmieszny żarcik, śmieszny bardzo. Defense. I polecimy w arenę zobaczyć, czy damy radę. Właśnie nie mam fireballa, nie mam fireballa, to nie. Potrzebujemy potrenować. Bo bez fireballa to jesteśmy jak... nie wiem kto. Tak. Genialny problem. Okej, łucznictwo. Perfect combo na początku jest, więc... Wykorzystujemy to, że wszystko jest powoli. Oczywiście. Nie trafiłem perfect combo, naprawdę. Ale okej, wyruszające trafię perfect combo. Po co ja? Ja nie jestem już słaby. Słaby słabeusz, który nie potrafi tego trafiać. Ogólnie szkoda strasznie, że... trenować tarczą trenujemy swoją, tak? Jak łucznik też trenujemy swoją. Znaczy jak walimy w jabłka też trenujemy swoją bronią. Ale jak łucznik i mieliśmy na przykład shurikenę czy cokolwiek, to walił cały czas z łuku. Nie ma tej logiki, nie ma tej logiki. Jest niesprawiedliwość dla łucznika.
bo tak nie powinno się dziać w danym państwie. To jest po prostu karygodne zachowanie. No ale tak to już bywa w świecie, tym świecie, tak? Pyk, pyk. Zwiększamy tempo. Przyspieszamy, tak? Jak to mówią w reklamach czasami. Przyspieszamy bez granic. Pęk, pęk. Okej, okay, perfekty, 33, jeżeli dobrze widzę, 35. Łatwo, tak? Łatwo, skupimy się, postrzelamy. Pyk. Pyk. O, już wiem, jakie miałem dobre porównanie. Jak psi zaprzęg bez psów. Genialne porównanie, co? Co o tym myślicie? No dobre porównanie, prawda? Że to, już nawet nie wiem, jakie miałem porównanie do czego. Musiałbym sobie cofnąć filmik. Ale ja nie mogę cofnąć filmiku, wy możecie cofnąć filmik i zobaczcie, jakie było porównanie, o ile ktoś zapomniał. Jeszcze tych perfektów. O, właśnie tyle. No mistake, okej, okay, 30 sekund no mistake'a i kończymy. Jezu, złapałem w ostatniej chwili. Bang, bang, wszyscy umierają. Jakby tak często dywali z tych łuków, to bym się nie musiał martwić w ogóle o defa. Bo przecież wtedy bym nie musiał niczego bronić, bo traciłbym. No i nie zrobiłem, no i nie zrobiłem. Odpuszczam, odpuszczam, skoro ospieprzyłem, to odpuszczam. Level up nam wejdzie, nawet dwa. Mamy kolejne trofi, chyba za bicie 50 levelu, bo teraz jest chyba nowy spell, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, jest nowy spell. An awesome multi-slashing attack. 5 slashów. Zajebiste. No zajebiste, ja to rozdaję od razu, będziemy mieli więcej slashów. No normalne ataki, tylko parę razy. Tylko pewnie będzie się respiło 2 minuty, tak coś wyczuwam. To tak, do defa. I tutaj dodajemy do criticala. Teraz do muzeum. Bierzemy od banku hajsik. Dajemy od... O, fireball nam wyszedł, to świetnie. Więc kuponu nawet nie potrzebowaliśmy. Chyba, że mamy jakiś kupon. Nie, nie mamy kuponu. Trening możemy sobie upgrade'ować tutaj do broni. Super, świetnie. I idziemy w arenę. Idziemy w arenę walczyć z tymi cfelami. Aż nie chcę tego używać, bo to pewnie ma duży cooldown. O, w mordę. Ci mają już dipsa. Dość sporego. Trzeba uważać, bo to jest dobry damage. A nie ma czegoś jak obrona przed magią. No czemu my, posiadając Gideon, on jakoś nie wali z niej tak wrzucając w nich czy coś tego typu. Okej, okay, dobry dodge, dobry dodge. Okej, okay, dobry stan. Świetnie, teraz jeszcze jak wampirik wszedł, to już woła, nie wszedł. Niestety nie wszedł. No tak, stan. Niech wyjdzie to stan. Niech wyjdzie stan i się przez to wylecz. Okej, okay, wyleczony. Wszystko piknie. No szkoda, że trucizna tak rzadko wchodzi. Nie bez... Chyba nie mam nawet na maksa tego zrobionego. Albo mam? 25% chyba jest na zatrucie. To i tak jest spory procencik. A i tak nie wchodzi. Bang! Poszedł krytyk. Więc... Bang! Nawet podwójny krytyk, jeszcze wampiryk poszedł. Subcio. Świetnie. A teraz chcę szybko ten... Do tamtego bossa już dojść. Okej, okay, użyjmy trucizny. Żeby nam weszły szybko cooldowny. Wylećmy się jeszcze przed końcem. Wylecz się. Okej, okay, zabity. I teraz tak, slash. What the fuck? Okej, okay, stan. Stan, stan, stan. Stan, potem bomba. Jeszcze jedna. I oczywiście z podwójnego hitka. I jeszcze hitek. Pięknie. Tak jest. Dwa fireball nam to ugrały. Ale ten, to combo, które wchodzi. Bitch. It was nasty. Nasty. Zdecydowanie nasty. I teraz tak, zwiększmy sobie tak, życie. Życie sobie zwiększmy, bo broń bronią. Ja tak wolę sobie dłużej przeżyć. Zdecydowanie. Teraz idźmy do muzeum. Dajmy sobie kleberki. Mamy kupon, mamy, czyli mamy na kolejnego fireballa. Więc idziemy sobie zdecydowanie kupić tego fireballka, którego już tak czy siak mamy, ale będziemy mieli drugiego. Idziemy teraz szybko do domku, żeby zbudować sobie tak tutaj flowerki. Mamy cały dom już zrobiony, jest ślicznie. Zróbmy sobie tutaj jeszcze boczek. Jest też pięknie, wszystko ślicznie, pięknie. Idziemy na arenę. Idziemy na arenę spróbować wygrać z Cave Creeps. Cave fucking Creeps. Hej, koboldy, okej, okay, to mi się kojarzy strasznie z Warcraftem, albo nawet z Hearthstone'em już. Bang!
Chyba, że nie wszedł ten critical, który zabił go, ale wszedł drugi nam critical. Dwa krytyki z rzędu. Subcio. No tak, trzeba się wyleczyć. Bang wyleczony. Jeszcze jakbyś mógł zakrytykować za każdym razem, to już byłoby w ogóle. O, wampirik nam wszedł. Okej, stan. Musi wejść stan, bo tak to mogę zginąć. No tak, trucizna, żeby zwiększyć sobie szybko cooldowny. Znaczy zmniejszyć. Wampirik wszedł, świetnie. No tak, podwójny hitek. Dodge i... Dawaj, i jeszcze podwójny hitek. Jo, został taki... Jaki nieszczęśliwy bat. Jeszcze dwa razy nie trafił. Świetnie. No tak. O, kobold biro, to można zarazić, jeżeli dobrze mi się... A nie, nie może. Myślałem, że będzie nas zarażał od hitków, ale nie, na szczęście nie. Okej, zabiliśmy i teraz tak. A nie, to jeszcze nie jest ten gość. Już chciałem walić w niego kombo z fireballem, to by było złe. Okej, zwiększamy sobie tarczę szybko. Bang. Bang. Teraz tak, wylecz się. Wylecz się, musi płacić w ten stan. Leci kombo. Fireball. Trucizna. Fireball. I podwójny hitek. Dawaj. Bang, bang. Jeszcze jeden hit. Bang! Umarłeś. Tak jest. Tak jest. Kolejne koboldy giną. Otwieramy sobie oczywiście case'a 26 niebieskich, czyli możemy upgrade'ować te wszystkie 3 itemki. Mamy jeszcze 16 niebieskich, tak więc możemy sobie upgrade'ować jeszcze treningi. Woo! Baby! To jest dobra motywacja, to jest nawet bardzo dobra motywacja, aby trenować. Aż se chyba pójdę w krytyki potrenować, poczekać. O, ale mamy topory, to dopiero zauważyłem. Bang! Bang, bang! Potrenujemy krytyki, bo chcę, żeby były one dość, teraz trochę częstsze. A miałem nie klikać, widziałeś to? A jak ci ograłem znowu, ziomek. Poszło. Perfekcyjnie jeszcze mamy jeszcze misję perfekcyjnie, więc... Bang! 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 3 upgrade'y już. Jeszcze tylko 3 perfekty. Okej. Okej, już zaczyna się lewa, prawa strona, że mogę, muszę uważać. Całe koło 50 razy już. Tutaj musimy uważać. Bang! Ale nam leci to szybko. Zajebiście, będą krytyki. Będą krytyki szły jak cholera teraz. Zobaczycie, obiecuję. A chciałem już kliknąć. Wprawdzie to kliknąłem, byłoby niedobrze. Teraz jeszcze na dole się pojawiają. Boże jedyny. Więcej miejsc. 100 combo. Czemu by nie? Aj, spieprzyłem. Ale dobra, to dorobię tego statsapa tylko i na tym skończę. Jeszcze, dawaj, jeszcze raz. Dziękuję, na tym kończymy. Chodzimy, bang, 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 bang. Poszłam trochę tego, 254 szanse na kryte. Nie będę narzekał, prawda, to są darmowe punkciki. Teraz poczekajcie, tak, mam to na maksa zrobione. Teraz tak, deadly musi pójść. Mamy 300 punktów, które rozdamy w defa. Czy ja mam kulę? Mam jedną kulę, więc jest git. Idę do muzeum, żeby wziąć sobie hajs oraz dać koniczynki. Mamy też sporo hajsu zdobytego, więc... shop, ile potrzebujemy? 21 na broń. A to 18 z upgrade'u, nie no. No wiecie co? Ja szybko sobie poblokuję, chcę zrobić sobie szybko koniczynkę. A potem chcę przez ten czas zebrać sobie najlepszą broń. Najlepszą broń sobie zbiorę po prostu, potrzebujemy 3 niebieskie kryształki. Więc jak skończę trening z tarczą, to powinno starczyć. Poza tym zawsze to jest też zwiększenie nam armoru. Jest 19 minuta nagrania, więc spokojnie mogę jeszcze potrenować i jeszcze zwalczyć jednego bossa, jak nam się uda. Zobaczymy, czy będzie wytrwały, czy będę wytrwały na tyle, aby pokonać tamtego kolejnego, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Tak, tunel wyżyn, znowu skupmy się, gdzie są jabłuszka i musimy w nie machać. Machaj w nie, myszkę cwaniak, machaj.
Nie mogę dać, jaka jest misja, mam perfect zrobić, okej, okay, dobra, spieprzyłem w każdym razie. Combo. Łącznika mi jeszcze chyba ani jedna nie wyleciała. To mi się przynajmniej wydaje. Więc no, zbieramy. Ciekawe, czy jest zależna ta koniecznika, czy ona jest po prostu tak randomowo od zdobycia gwiazdki, od walnięcia w jabłko, czy bicia tego statsapa, czy ona może w każdej chwili wyskoczyć i tyle. Wydaje mi się, nie, od uderzenia jest albo od statsapa, co już jest pewne, bo wyskoczyło w danym momencie, jak zdobyliśmy i levelek w statach i walnęliśmy w jabłko, więc to tak randomowo nie wyskakuje, tylko po hitku lub pod statsapie, a się przekonam, jak wyleci drugi raz, o ile nie wyleci drugi raz w ten sam sposób, wtedy to mi zbytnio nie chcę powiedzieć, a, chociaż nie, to jest, to wtedy będziemy uznać, że to jest za statsapy, no bo jednak, żeby mieć statsapa, muszę walnąć w jabłko, tak? Ile gwiazdek poleciało nagle i to tak bez skuchy te gwiazdki poszły, nie to, że spieprzyłem combo cokolwiek, nie, 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 no bo teraz spieprzyłem combo. Jak ja coś powiem, że czegoś nie zrobię, to zrobię, tak? No mistake przez 37 sekund, to na tym zakończymy, tak? Zrobimy tego no mistake'a przez 37. Będziemy mieli pięknego upgrade'a i będziemy mogli pójść sobie, przynajmniej spróbować wyciągnąć kupon albo hajs, kupon albo hajs. Z czego chyba hajs mi się teraz bardziej przyda, jeżeli chcę nową broń. Bo fireballa chyba mamy. Wydaje mi się, że mamy jednego fireballa. Bez pewności, ale chyba mamy. Albo straciłem wszystkie, to może kupon też się przyda. Ale spoko, spoko. Nie wszystko stracone, jeszcze tutaj walczymy. Okej, okay, jakie mam jak co kolejną misję? Perfect combo, to nie ja, wiecie co. Do skuchy, do skuchy. Tak, ja zawsze lubię przedłużać te treningi. Bo mnie strasznie wciąga to odbijanie jabłek. Mnie strasznie relaksuje, mogę sobie też trochę trochę nie wiem co, bo chciałbym powiedzieć, że moje gardło może odpocząć, ale ja wtedy chyba nawet gadam więcej niż mniej. Tak, skusiłem perfect combo, ale chodziło mi o, że chcę jabłkiem dostać. Wtedy skucha jest zajczona. Jak jabłkiem trafię, to jest skucha. No i teraz pieprzyłem, bo już zapatrzyłem się na stopę, myślałem, że nie mam buta jednego. Poszło nam jeszcze dwa levele, więc będziemy mogli dodać sobie jeszcze do to jak się nazywa, do damage'a. Mam jednego skilla tutaj, żeby dodać więcej slashy. Mamy tu jednego talerza, żeby mieć większego deadly criticala. Możemy wziąć sobie tutaj hajsik. Dostaliśmy hajsik, czy wystarczająco? 21 i 2. Ile potrzebujemy do broni? 21,64. Więc zajmę muzeum. 21,64, 21,40. To jeszcze nie jest, to jeszcze potrzebujemy jedną minutę przynajmniej. Więc przez ten czas możemy się poznać bliżej, co? Nie wiem, co tam u was słychać, napiszcie w komentarzu. O, ja się mógłbym też napić. Nie wiem, mógłbym wam pokazać jak zjadłem bałwanka w połowie. Jak tam idzie z hajsem? Jeszcze 40 sekund. Świetnie, to nie wiem co mogę wam pokazać. Może przedstawię wam nikogo nie przedstawię, bo nie mam. O nie, mam tutaj piękno otwierać z Sopotu do piwa, to jest piękno otwierać z Sopotu. On jest już bardzo ze mną długo. Nic nie widać, bo jest ciemno. Ale widzicie, to jest Sopotu. Tu może jakoś odbije światło? Nie, nie odbije, to jest Sopotu. Nawet, że to jest Sopotu. I tyle. A hajsu jeszcze 15 sekund. God damn it! W tym momencie to jest problem. Może będziemy tak, może będziemy tu, kliknę tak, kliknę tu. No cześć, cześć, patrzcie jak się cieszy, no cześć mój dziadku ty jeden. Daj pieniądze. Dziękuję. Shop, dziękuję. Mamy piękny złoty mieczyk. Idziemy walczyć na arena z the boring team. Okej, okay, hobo. My dynamitem rzucamy. God damn it! Ej, Hobo to jest Menel, jeżeli ktoś nie oglądał mnie serii z Hobo, to możecie sobie szybko obejrzeć. Bardzo fajna seria. I Dynamite napierniczają. Ja wiem, trucizna, nie wiem jak trucizna, jak dajesz truciznę. Bang! Jak daję truciznę przez ten, przez rzucenie dynamitu. Jednak no nie będę narzekał, tak? O, podwójna trucizna, świetnie. Brzdęk, jeszcze krytyk na koniec. No tak, na tym się wyleczymy, gościu. Wyleczony. Brzdęk. Dawaj, stanę mu. Stanę mu wypiernić. Dobra, sam ci pomogę i damy mu stana. Tak, stan poleci. Dajmy jeszcze truciznę, żeby mieć szybciej cooldowny. Pyk. Jak będzie stan, to jak klikam od razu energii. Energy. Energy 2000. Okej, okay, stan jest. Energia.
Dodajemy tarczy i dodajemy potem życie od razu. Życie i teraz go zabijasz, dawaj. Dawaj, dawaj, musisz go zabić teraz, jak najszybciej musisz go zabić, najlepiej z wampirykiem na końcu. Dobrze, dobry dodge, jest wampiryk, jestem szczęśliwy. Tak, truciznę mu jeszcze nadaj, nie dość, że masz podwójną. Bang. I jest, i teraz poczekajcie, zabijamy go. Tak, wchodzi stan, na start. Tarcza, stan, bang, jeszcze combo teraz. Dawaj, jeszcze raz, szybko jedyneczka. Jeszcze jedna trucizna. Skończył mu się stan, ale on już ginie. Nie ma szansy. Jeszcze taki mały damage tam wypierniczył. Bang, bang, niszczymy cię, King Bohu, coś tam. Jakoś tam się nazywałeś, tak? Dla frajerów nie trzeba pamiętać, nie trzeba pamiętać frajerów. Ty, no nawet nie mam hajsu, żeby to kupić, więc to jest trochę żałosne. Ale zupgrade'uję sobie training, nie wiem w ogóle co ma ten wieloryb też znaczyć tutaj. Muzeum sobie też tutaj zakupimy aż dwa razy nawet. I damy oczywiście klewerki naszemu kochanemu Mushroomowi. Jakby dał mi kupon, to byłbym szczęśliwy. Nie, jednak dał nam 3 razy expa oraz pieniążki. 3 razy expa i pieniążki, więc możemy sobie coś jeszcze kupić w domu. Możemy sobie kupić w domu roof tutaj oraz second floor i więcej nie mogę nic kupić. Teraz do Hiroba wchodzimy. Mamy trochę punktów do rozdania, więc rozdamy do bloka. Rozdamy do bloka. Oj, cwaniak, ty świnio. I wejdźmy sobie teraz w arenę. Mamy Fireballa? Nie mam Fireballa. Ale sobie jednego mogę kupić i mamy szansę przez to wygrać. Spróbujmy zrobić, pokonać Windmastera. Windmaster jest teraz ważny, żeby go pokonać, bo nie chciałbym, żeby nagle się dowiedzieć, że to jest na przykład ostatni boss w tej grze i zrobię sobie jednego bossa tylko na następnym odcinku. Bdęk! Poszedł krytyk, to chyba ten deadly właśnie. Teraz tak, tarcza. Zestanuj go. Potem się wylecz. I nie wejdzie jeszcze trucizna. I mu po prostu dopiernicz. Po prostu mu dopiernicz. Zabity wampiryk. Poszła tarcza. A, jeszcze przyblokowałem się. Bang! Poszedł hitek. Bdęk! Giniesz. Szkoda, że wampiryk teraz nie poszedł. Najpierw jak wampiryk właśnie wchodzi w takim momencie, gdzie wyleczy całe HP. Dawaj, pokonaj go całego i tyle. Double hitek i tyle. Yo. Zmniejszyłeś mu damage. On już tam płacze. Albo raczej się poci, nie wiem co oznacza, co to akurat oznaczało. Mam nadzieję, że to był płacz jednak. A nie pot. Teraz zmęczenie jest, to też by pasowało, tak? Okej, musimy zmniejszyć nasze swoje cooldowny. Brzdęk! Fuck. Okej, wyleczyłem się na czas. Stan. Musiałem tutaj stan użyć, bo jakbym nie użył stana, to byłbym w zgonie. Musimy zmniejszyć mu damage. Teraz pytanie. Nie, ja nie dam rady chyba. Stręcz musimy użyć. Jeżeli udałoby się wampirik. Okej, wampirik nam jeszcze pomoże. Teraz tak, fireball. Combo. Combo musi polecieć, dawaj. Potem wchodzi trucizna. Stan. Nie! Zabiliśmy go! Zabiliśmy go w ostatniej chwili! Ta trucizna nam tak uratowała dupę. Boże, jest! Jest, mamy to. Teraz pytanie, czy to był ostatni odcinek? Nie, to nie był ostatni odcinek, czy będą jeszcze kolejni bossowie, będę mogli walczyć dalej. Jak świetnie! O! Dodajemy sobie damage i, znaczy w sensie życie i defa. Jest pięknie. Mamy teraz oczywiście muzeum, bierzemy sobie pieniążki, dajemy oczywiście klewerki, mamy kuponik na bombę, mamy super obraz i mamy kuponik tak na fireball, mamy jeszcze level up. Kupię sobie inkoma większego, idę sobie do Heroa, dajemy sobie skilla w slashe, dajemy sobie talent w... Co byś mógł teraz dać? Talent? Talent w, oczywiście w cooldown, w damage damy sobie statystyki. I to by było na tyle w tym odcinku, ja mam nadzieję, że się to spodobało, jeżeli tak, to zróbcie łapkę w górę i cóż, siemanko, peace, yo!